No, cieszymy się, że udało nam się zorganizować tak piękną imprezę jak te regaty o małą błękitną wstęgę. Pogoda nam dopisuje. To jest rok szczególny, bo to jest stulecie polskich żeglarzy, jak wzięli udział w Igrzyskach Olimpijskich w 1924 roku. I z wielką przyjemnością odnotowuję udział, zaproszenie i oprawę, która jest związana w tym szczególnym roku stulecia naszego startu na Igrzyskach, ale również stulecia Polskiego Związku Żeglarskiego na kolejną 53. odsłonę regat o Błękitną Wstęgę Miedwia, małą Błękitną Wstęgę Miedwia. Cieszę się, że tylu młodych ludzi chce uprawiać żeglarstwo na tym poziomie i w tym wieku, niekoniecznie zabierając ze sobą laptopa, komputer i różne inne dzisiejsze wynalazki. To dla nas, ludzi, którzy zajmują się organizacją sportu, którzy krzewią idee i wartości olimpijskie, tak jak dzisiejsza trójka, pan Wolniewicz, pan Chybiński i pan Olszewski, to największa satysfakcja, że rosną następcy, tak jak tutaj ten młody człowiek, który zapalał tą dzisiejszą pochodnią olimpijską z Nicz i dzieci, które niosły flagę olimpijską, tą symbolikę przenosząc tu właśnie na Miedwie. A że w historii funkcjonowania i działalności Stargardzkiego MDK-u żeglarstwo jest wpisane, można powiedzieć, prawie od początku działalności, to tym bardziej jest mi miło. Miałem okazję współpracować z byłym dyrektorem, niestety już nieżyjącym, dyrektorem krajewskim, który był bardzo związany właśnie z żeglarstwem. To tym bardziej sentymentalnie również dzisiaj tutaj mam przyjemność być z nimi. Życzę wszystkim udanego dzisiaj sportowego startu, a organizatorom Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury wytrwałości w realizacji tych wychowawczych, ale również i lekko sportowych na tym poziomie efektu swojej działalności. Jesteśmy na akwenie Jeziora Miedwie, przystań Młodzieżowego Domu Kultury, 53. regaty o małą błękitną wstęgę Jeziora Miedwie. Pogoda piękna, troszeczkę było obaw, wiatr dla tych naszych i szkółkowiczów, i regatowców jest super. Przed nami piękno optymisty, o 11 zaczynamy, stopy wody i oby wszystko się dobrze skończyło. Samych zwycięstw dla wszystkich. Jakieś rady dla zawodników przed startem? No, żeby byli pierwsi, nie? Najlepiej wszyscy. Które to twoje regaty? Czwarte. A jak się dzisiaj czujesz? Jak pogoda? Dobrze. Pogoda bardzo fajna. I jak myślisz, kto wygra? No mam nadzieję, że ja. My byliśmy tu w 97 jako trenerzy na pierwszej wstędze Miedwia po przerwie 10-letniej i dotąd się toczą te nasze regaty tutaj przy Muszli na ośrodku byłego LKS-u, a od dawna MDK. A w 68 albo 69 byłem tutaj na pierwszych swoich regatach w klasie optymist. I zdobyłem pierwsze ex aequo miejsce z Wojtkiem Zakrockim. Bonjour.
Serdecznie witam na pomoście Młodzieżowego Domu Kultury. Czy blondyneczka chciałaby coś powiedzieć do kamery? Nie, ja nie chciałam. Ja chciałam odłożyć na motor trenera. Proszę bardzo. Jaka pracowita, skoncentrowana. Kto dzisiaj wygra? Tego nie powiem, bo to jest cały czas loteria. Niestety.